Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej, na której zamykamy dzisiejszą moją tutaj obecność w Kole i w okolicy. Ja serdecznie dziękuję, że przyszliście, że jesteście. I żeby opowiedzieć na początku ten dzień, ja zacząłem tutaj w Kole na targowisku rozmowami z ludźmi. Naprawdę to bardzo budujące rozmowy, po których wyruszyłem dalej. Spotkałem się z prezesem spółdzielni mleczarskiej w Kole. I to, co tutaj macie w mieście, tą spółdzielnię, to jest piękna perła, na którą wy wszyscy razem pracowaliście i to jest wielka wizytówka waszego naprawdę pięknego miasta. I ja do was tutaj przyjeżdżam z takim przesłaniem, żebyście zawsze pamiętali, że to, co was tutaj otacza, to, co jest w mieście, w wioskach, to nie jest zasługa jakiegoś polityka, to nie jest zasługa ludzi z Warszawy, którzy rządzą Polską i powiedzą, że coś tutaj dadzą ludziom w Kole. To jest zasługa waszej pracowitości, to jest zasługa waszych umiejętności, to jest zasługa tego, że wy poświęcacie swój czas, życie, by ta okolica była piękna, żeby tutaj coś było, ja mówię coś w cudzysłowie, bo to nie jest mało, to jest dużo. I taka spółdzielnia mleczarska, którą też dzisiaj odwiedziłem, na którą pracują okoliczni rolnicy, dzięki temu, że też są pracowici i daje pracę tutaj lokalnie, to jest naprawdę bardzo duża wartość. Po tym spotkaniu w spółdzielni mleczarskiej i na targowisku zorganizowałem konferencję prasową pod supermarketem i akurat dzisiaj minister rolnictwa powiedział, że rząd będzie tworzył sieć własnych sklepów. A ja byłem w sklepie tutaj i to jest niesamowite, kiedy lokalnie w sklepie, który tu jest, z kapitałem zagranicznym, to nieważne, ale nie można kupić lokalnych produktów. Tutaj coś stanęło na głowie. To jest świat na opak. Kiedy cztery produkty z odwiedzonej przeze mnie spółdzielni mleczarskiej są tylko cztery w supermarkecie, który jest tak naprawdę za płotem, a w ofercie jest 60 produktów i takie same przyjeżdżają z drugiego końca Polski. To jest postawione na głowie. Nasze lokalne rynki drenowane są z pieniędzy przez bardzo duże firmy, które tutaj przychodzą i po prostu robią co chcą, a nie powinno tak być. I mówimy jasno, to nie jest to jak sklep, który tu przychodzi z zagranicy, to my mamy mu powiedzieć, jak chcemy, żeby to wyglądało, żeby handlował naszym towarem, żeby normalnie zatrudniał naszych ludzi, żeby tam był nieobecny dzisiaj, ja to powiem głośno, w Kauflandzie dzisiaj w Kole nie było polskiego schabu. Rozumiecie? Nie da się kupić na wagę polskiego schabu, jest niemiecki. Staliśmy się kolonią dla sklepów, które robią z nas po prostu idiotów. I ja mówię jasno, w tych sklepach, które tutaj są, ma być przynajmniej połowa polskich produktów. Przynajmniej połowa polskiego schabu. Mają być lokalne produkty, tak żeby lokalne rynki mogły sobie na to wszystko pracować. Ale jesteśmy też tutaj, w tym terenie, gdzie później wyjechałem do Sompolna. I koło Sompolno to jest, proszę Państwa, miejsce, o które powinno zatroszczyć się nasze państwo. Nie może być tylko i wyłącznie na barkach samorządowców, ludzi, którzy tutaj lokalnie żyją i pracują, prowadzenie tego wszystkiego. Jak dzisiaj prowadzić samorząd, jak dzisiaj rozwijać Sompolno czy Koło, kiedy widzimy, że potrzeba tutaj ściągnąć więcej miejsc pracy. I tu musi to być zadanie władzy centralnej, żeby spowodować chęć inwestowania, chęć przychodzenia przedsiębiorców do tak dobrze położonej miejscowości między Warszawą a Poznaniem, jakim jest Koło. Dlaczego nie ma? Dlaczego ktoś zapomniał? Dlaczego dzisiaj nikt nie puka do różnych drzwi z tych ludzi, którzy obiecali to robić i nie przyczynia się to do rozwoju tych miejscowości?
bo ja wiele razy dzisiaj spotkałem się, że tu jest dużo problemów. A ja nie mówię, że tu jest dużo problemów. Ja mówię, że tutaj jest dużo wyzwań. Dużo wyzwań, które trzeba zacząć realizować. I Polska tutaj, ta we wschodniej Wielkopolsce, musi nabrać w najbliższym czasie większego rozpędu. I ja chcę wam dzisiaj to powiedzieć, że zrobię wszystko, żeby ten rozpęd się rozpoczął. Żeby siła ludzi, którzy tutaj żyją i mogą pracować, była wykorzystana do tego, by rozwinąć ten teren, bo możemy to zrobić. Ja jeżdżąc tym skuterem, który tutaj stoi razem z nami, rozmawiam z ludźmi i mówią mi przeróżne rzeczy. Ja powiem kilka. Ludzie mówią, dlaczego nie ma wjazdu na autostradę bliżej, żeby z koła można było dojechać. Ja chciałbym rozpocząć też taki dialog, rozmowę, bo to były dwa głosy takie, ale my musimy też wspólnie ustalić, czy o takie coś walczyć, czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne, czy takie kierunki uruchamiać. Ale ja chcę też zapewnić was o jednym, bo jeżdżę od miasta do miasta, od wioski do wioski. I mam takie wrażenie i pytanie od ludzi tutaj, bardzo często dzisiaj zadawane. Czy pomoc dla rodzin, jeżeli zmieni się władza, będzie utrzymana, czy nie będzie utrzymana? Czy ta pomoc będzie zaniechana? Więc ja wam tutaj składam deklarację jasną. Pomoc dla rodzin, pomoc dla ludzi, którzy mają jakiś problem, pomoc dla słabszych, czy pomoc dla emerytów, to jest pomoc dla emerytów. To jest normalne, że dzisiaj emerytury muszą być na normalnym poziomie, bo ludzie, którzy pracowali całe życie i budowali Polskę swoją ciężką pracą, dzisiaj zasługują na więcej niż pani Barbara, która podeszła do mnie na targowisku w Kole i powiedziała tak. Jestem od kilku lat na rencie chorobowej, na poziomie... Proszę pana, już panu opowiadam. I powiedziała jasno, 1800 zł renty chorobowej. Na leki wydaje 800 zł, 200 zł to jest jedna wizyta u lekarza. I ona pyta, jak przeżyć za 800 zł, które jej zostaje w kieszeni. Każdy może zadać sobie to pytanie. Mało tego. Kobieta, która sprzedawała, jak kto to pytał, to pan podejdzie. Na końcu środkowej alei sprzedawała z mężem biustonosze i bieliznę. I przyszła i powiedziała tak, mam emerytury 1538 zł. Muszę dorabiać, jeżdżąc po targach, sprzedając bieliznę. Bo nie da się wyżyć za 1538 zł. I dzisiaj, jestem tutaj, żeby właśnie stać w obronie takich ludzi. Nawet tych, którzy też się denerwują. Zobaczcie, jak nas Polaków podzielili. Ja tutaj przyjeżdżam i mówimy jasno, żeby nikt nie... Ja mówię tutaj jasno. Ja mówię głośno, żeby nikt o politykę się nie kłócił. Niech zostawcie kłótnie tym, którzy chcą się kłócić, ale wy tego nie róbcie. Nigdy się nie kłóćcie. Gdybyście widzieli, jak wyglądają ci, jak wyglądają ludzie, którzy wpuszczają w nas właśnie takie różnice, to nigdy byście się za polityków nie kłócili. Ja przyjechałem wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Proszę państwa, zobaczcie, jak dzisiaj byłem tutaj w waszej lokalnej spółdzielni, gdzie prezes powiedział mi, 50% produktów jest eksportowanych do Azji i do Afryki. To jeżeli ten człowiek sprzedaje coś za granicę, to co pan mu powie, żeby wyjechał do Afryki i tu nie pracował? Naprawdę? Czy pan jemu to powie? Nie. To jest właśnie normalne budowanie państwa od środka, by produkty eksportować, sprzedawać, zdobywać pieniądze, żeby tutaj były. Proszę pana, zostawcie, nie kłóćcie się o politykę. I tutaj jesteśmy i ja będę jeździł od miasta do miasta, mimo wszelkich
różnic, mimo tych hałasów, które są wpuszczane, będę wam mówił jasno, to żaden polityk nie zbudował tego, co macie. To wy swoją ciężką pracą to zrobiliście. To należy do was i o tym pamiętajcie. Tutaj te zarzuty, które pan podnosi, to ja was uspokajam. Drogi dojścia do celu są różne, ale cele się nie zmieniły. Moje cele się nie zmieniły, dlatego tutaj jestem. Dobrze, proszę państwa, dajcie spokój. Jest jedno takie powiedzenie. Wolno każdemu pokrzyczeć, niech to robi, ja nie będę tego mówił w inny sposób. Niech każdy się wykrzyczy, niech każdy się odważy, żeby mówić o problemach dzisiaj ludzi, którzy w kole mieszkają i którzy chcą tutaj normalnie żyć i pracować. Proszę pana, może pan tutaj się denerwować. Ja jestem po to, żeby was zapewnić, że będę stał na straży praw ludzi, którzy tutaj pracują. Zobaczcie, jak ten człowiek, jak pan ma na imię? Pan ma nieważne jak na imię. I zobaczcie, ja wam mówię jedno. Markety, takie jak Biedronka, w momencie, kiedy jest największa w Polsce inflacja, zarobiły w poprzednim roku 25% więcej, podnosząc ceny w momencie, kiedy pańska władza, którą pan popiera, opuściła VAT na 0%, a sklepy w tym samym czasie podniosły ceny o 5% do góry i ceny się nie zmieniły, bo władza w Polsce woli kłócić ludzi. Władza woli kłócić ludzi, niż pokazywać, jak wielcy nas okradają, a ja was nie pozwolę okradać. To pan popiera władzę, która zgodziła się na to, że dla takich powiatów jak Koło, takich jak Słupca, jak Turek i jak Konin, wstrzymane są 2 miliardy złotych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Te pieniądze tu nie trafiły, bo władza woli skłócić ludzi, żeby się kłócili, ale pieniądze są zatrzymane i one tutaj nie trafiają, a powinny tu trafić. Tutaj powinny być, żeby ta część Wielkopolski się rozwijała. Zobaczcie, macie tutaj ludzi, którzy mówią, że zgadzają się, żeby hodowla trzody chlewnej, która tutaj była wykończona. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości w Wielkopolsce było po głowie świń na poziomie, na początku rządów, po głowie świń w Wielkopolsce było na poziomie 4 milionów sztuk. Dzisiaj to jest 2 miliony, spadło o połowę i dlatego rolnicy nie mają komu czego hodować, a sklepy sprzedają zagraniczne produkty. Ale jak widać, komuś może to odpowiadać. Ja się na to nie zgadzam. Proszę pana, tutaj jeden z kandydatów. Oczywiście, zaraz będą pytania, każdy będzie mógł zadać. I dlatego tutaj jestem, bo ten teren jest bardzo trudny. I ja wam mówię, żadne krzyki, żadne hałasy mnie nie powstrzymają, żeby wprowadzić tutaj też dużo więcej normalnego porządku. I ja się nie zgodzę, żeby nasza Polska, nasz kraj, panowie, poczekajcie chwilę, zaraz rozpoczniemy dyskusję. Ja nie pozwolę, żeby... Jeszcze raz? Spokojnie, nie ma się co obrażać. Nie może być tak, że dzisiaj, tak jak tutaj podeszła do mnie pani, która pracuje w urzędzie i mówi, panie Michale, jak to jest, że po 20 latach pracy w urzędzie zarabiam najniższą krajową, zarabiam pracując i oddając swoje życie pracy w urzędzie, zarabiam tak mało. Dlaczego tak jest? Ja się na to nie zgadzam. Praca w Polsce znowu musi zacząć się opłacać, a ludzie muszą być doceniani normalnymi pensjami. Kochani, we Francji, kiedy inflacja osiągnęła wysoki poziom i minister odpowiedzialna za handel zauważyła, że ktoś okrada obywateli, bo ceny w sklepach nie są opuszczane,
wezwała prezesów największych sklepów do siebie, do ministerstwa i powiedziała jasno, jeżeli nie opuścicie cen i nadal będziecie tyle zarabiać na pracy obywateli, to nałożę na was podatek od nadmiarowych zysków. Czy widzieliście, żeby ktoś z władzy powiedział, że takie sklepy jak Biedronka będą płaciły dodatkowe podatki, bo zarabiają na nas wszystkich bardzo dużo? Widzieliście to? Nikt nie widział. I ta prawda Pana boli. I ta prawda Pana boli, bo ta władza potrafi jedynie wiązać ludzi na datkach i na mówieniu, że będzie dokładała pieniędzy, jak pojawią się problemy. A problemem największym tej władzy, która jest obecnie, jest nieumiejętność przewidywania problemów i kryzysów, które musimy umieć przewidywać. Proszę Państwa, ja widzę, że są tutaj dyskusje. Jeżeli są pytania, to teraz jest czas na to, żeby je zadać. Każdy może zadać pytanie. Zapraszamy. Tak. Nie, ma pan w tej chwili proces wytoczony. W tej chwili. Weźcie namiar tutaj do tego pana, za to, co pan powiedział. Bo ja nie pozwolę, żeby ktoś tak mówił. Proszę pana. Za te kłamstwa, które pan mówi. I ja nie pozwolę na jedno. Ja nie pozwolę na jedno. Żeby ludzie kłamali prosto w oczy innym i żeby nie ponosili za to konsekwencji. Spokojnie. Nie dajcie się skłócać. Proszę państwa, jeżeli są jakiekolwiek pytania, ja chętnie odpowiem. Proszę pana, niech pan zostawi namiar do siebie. Niech... Spokojnie, spokojnie, proszę państwa, spokojnie. Ja chciałbym usłyszeć tutaj od was, jakie sprawy w kole są najważniejsze do załatwienia. Czym trzeba się zająć, żebyście wy wiedzieli. Takie sprawy, które nie czekają zwłoki. Zaraz ja chciałbym przejść tutaj z wami do wspólnej rozmowy, już bez mikrofonów, bez kamer, jeżeli ktokolwiek będzie chciał. I ja, ma pani... Mam pytanie. Tak, proszę. Pani Barbara, Unia Pracy. Proszę bardzo. Tak, bardzo mi zależy na seniora. Tak. Tak. I czy będą mieszkania dla seniorów i czy jest jakiś plan, jeżeli chodzi o mieszkania dla seniorów? Bo w tej chwili mieszkają na 5. piętrze, na 4. No jak oni mają wyjść do ludzi? I trzeba otworzyć im świat, a przede wszystkim mieszkania dla seniorów. Brawo, brawo. Dziękuję. Proszę państwa. Jeszcze jedno. Tak. Mam jedno. Nie ma przy urzędach miejsca parkowania dla seniorów. Bo trzeba daleko iść. Jest w ogóle problem. Wystarczyłoby jedno miejsce przy urzędach dla seniorów. Zobaczcie. Są miejsca dla ludzi, którzy, dla inwalidów, a nie ma miejsca dla seniorów. Faktycznie ktoś może być seniorem, nie jest inwalidą. I trzeba spowodować, żeby mogli też normalnie korzystać z parkingów, które będą blisko. To jest bardzo proste do zrobienia. Mało tego. Zobaczcie, nie ma w Polsce mieszkań. Nie ma w Polsce mieszkań, ludzie płacą bardzo dużo. A rząd zostawia to na pastwę losu deweloperom, którzy zarabiają grube pieniądze. Ja mówię jasno, przynajmniej 1% PKB powinno być przeznaczone na budowę mieszkań w kraju. Na budowę tanich mieszkań na wynajem dla ludzi, którzy chcą tutaj żyć, pracować i swoją ciężką pracą dokładać się do zmian w Polsce. I ja będę forsował takie przepisy, żeby państwo razem z samorządami budowało mieszkania na wynajem. Dzisiaj jest kilka programów, już daję pani głos, dzisiaj jest kilka programów mieszkaniowych, szczególnie skierowane dla młodych ludzi, ale dzięki temu głosowi, który ja tutaj usłyszałem, już teraz pani mówię, że zrobię wszystko, żeby seniorzy mogli mieć dostęp do normalnych mieszkań. Bo to pani swoją pracą zapłaciła za okres ciężkiej, trudnej i kosztownej transformacji gospodarczej w Polsce.
i trzeba to jasno i głośno mówić. I jak dzisiaj ktoś mówi, że ludzie w Polsce pracowali za 3, 4, 5 zł za godzinę, tak było. Ale to ci ludzie zapłacili najwięcej za okres transformacji, która między innymi w takich terenach była przeprowadzona niesprawiedliwie. I nie możemy bać się tego mówić. I ja będę mówił to głośno. Czy to się niektórym politykom podoba, czy się nie podoba. Ludzie zapłacili za zmiany gospodarcze w Polsce. Za zmiany gospodarcze, które doprowadziły, że państwo pozbyło się swojego majątku. Bardzo często ten majątek został przejęty przez zagraniczne firmy. I żeby... Panowie, proszę pana... Pani Agnieszko, stańcie dalej troszkę, bo żebyście... Bo to też tak, żebyśmy mogli normalnie czytać swoje myśli. Słuchajcie, ktoś wam powie, że któraś władza sprzedała majątek narodowy, pozwoliła na sprzedaż polskich firm. Było tak, ale za rządów Prawa i Sprawiedliwości została sprzedana największa firma, która robiła koncentrat jabłkowy. I właściciele tej firmy chcieli, żeby Skarb Państwa odkupił tą firmę. Nie chcieli, kupili ją Chińczycy. Dlaczego rząd PiS-u nie odkupił tej firmy? Dlaczego? Dlaczego dzisiaj rząd mówi, że będzie robił swoje sklepy? Bo dużo ciężej jest wprowadzić porządek w sklepach, które tutaj są i pracują. Ale ja, zbliżając się do końca, chcę wam powiedzieć jedno. W dużej polityce, i zapamiętajcie to, w dużej polityce i w dużym biznesie nie ma przypadków. Jeżeli dzisiaj wy stoicie w kolejce do lekarza długo, to tylko dlatego... Nie dlatego, że rząd nie potrafi tego rozwiązać. Dlatego, że ktoś na tym dobrze zarabia. Ktoś na tym dobrze zarabia. I tam chodzi, drepcze sobie w Warszawie, żeby służba zdrowia, żeby problemy w służbie zdrowia nie były rozwiązane. Jeżeli dzisiaj nie ma w Polsce mieszkań, to nie ma dlatego, bo ktoś na tym bardzo dobrze zarabia. I jest grupa deweloperów w kraju, która opanowała budowę mieszkań, bardzo dobrze na tym zarabia, że ich nie ma i że są bardzo drogie. A tam w Warszawie siedzą i mówią, że nie wiedzą, jak zrobić. Wiecie dlaczego? Bo oni tych wielkich się boją, a potrafią jedynie nas, małych, słabych, gnębić i mówić nam, że coś nam dadzą, jak będziemy grzeczniejsi. My mamy tutaj transmisję na żywo, to pokaż też, że są tutaj ludzie, że na nasze spotkania przychodzi z każdym razem więcej osób i ja do ostatniego dnia kampanii wyborczej będę w kolejnych miastach i mówię wam, że wrócę jeszcze do koła. Jest tutaj wiele zarzutów i pytań, ja się często tłumaczę nie z siebie, ale z ludzi, którzy są też na listach Koalicji Obywatelskiej i ja wam powiem tak. Ja chcę zmieniać i zmienimy z tymi, którzy dzisiaj razem z nami deklarują, że tych zmian chcą, bo ci, którzy rządzą, ich trzeba zmienić, żeby rozpocząć zmiany. Gdyby było tak dobrze, jak tutaj ten pan poszedł i mówił, to byśmy dzisiaj nie mówili, że boimy się o to, co będzie za kilka miesięcy. Bo nie upilnowali granic przed naporem uchodźców. Sprzedawali wizy w Afryce i w Azji. Nie upilnowali granic przed zbożem z Ukrainy, a mieli upilnować. Dwa dni temu się okazało, że nie upilnowali przed naporem węgla z Rosji, bo też przyjeżdżał. Więc te wszystkie deklaracje były niespełnione. A ja wam deklaruję tutaj jasno. Na straży waszych praw będę stał. Tak jak w Wielkopolsce już wiele razy z naszymi działaczami byliśmy. Ja byłem i załatwialiśmy sprawy ludzi. Kochani, jeżeli są pytania, zadajcie je teraz. Jestem, mamy możliwość. Wrócę jeszcze do koła przed wyborami. Wrócę i będę tutaj też po wyborach. Jeżeli uzyskam mandat posła, tutaj też będzie biuro poselskie. Moje biuro będzie w każdym mieście powiatowym, żebyście wy mogli przyjść, nie mówię, że do mnie, ale do człowieka, który tam będzie siedział i będzie miał dyżury i będziecie mogli powiedzieć, powiedz Michałowi, żeby zajął się taką i taką sprawą, bo jest do załatwienia. I nie bójcie się nigdy tego robić, bo poseł tej ziemi to ma być człowiek od załatwiania waszych spraw,
a nie do opowiadania nie wiadomo czego. Wasze sprawy tu mają być załatwione i ja tego dopilnuję, żeby były załatwione, żeby te sprawy, które są ważne dla tego miejsca, były priorytetem dla mnie do załatwienia. Jest tutaj Agnieszka z nami, ja już daję mikrofon, startuję od nas z listy z piątego miejsca, jest to, jest razem z nami. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. No troszkę mogę być zestrenowana, ale proszę Państwa, jestem nauczycielem z ponad 30-letnim stażem. Dlaczego zdecydowałam się kandydować tutaj jako lokalna kandydatka do Sejmu? Przede wszystkim na moim banerze jest edukacja w moim sercu. Ja tutaj właśnie dla moich dziewczyn, może pozwolicie, dla moich dziewczyn, czyli dla mojej młodzieży, chcę, żeby to właśnie, żeby coś zrobiono. Żeby nie był pan Czarnek. Może mi się uda kiedyś być panią minister edukacji? Brawo! Przede wszystkim chcę odchudzenia podstawy programowej. To, co ile dzieci, ile młodzież musi się uczyć, co jest dużo rzeczy jest niepotrzebnych. Mamy teraz Google, możemy dużo teorii sobie znaleźć. Przede wszystkim też praktyka. Praktyka, praktyka. To jest najważniejsze. Druga sprawa. Moi Państwo, kiedy zaczynałam pracę 30 parę lat temu, ja nie pamiętam, żeby było tyle samobójstw wśród młodzieży, żeby młodzież brała psychotropy, żeby trzeba było chodzić z nimi do psychologa, do psychiatry. Nie, nie było czegoś takiego. W tej chwili to jest. Ale dlaczego? Bo jest za dużo tego wszystkiego. Młodzież ma za dużo bodźców, ale również za dużo nauki. Pan Czarnek nam mówi różne rzeczy, ale ja się z tym nie zgadzam. Przede wszystkim ja tutaj jestem dla nich, dla moich dziewczyn, dla moich właśnie wychowanek. Także, żeby po prostu to zmienić. Super dziewczyny. Tutaj właśnie wszyscy. I myślę, że dobrze by było, gdyby koło miało lokalną posłankę. Nigdy nie mieliśmy, nie, no mamy, ale z innej opcji, ale ja jestem z opcji Koalicji Obywatelskiej. Nie wstydzę się tego. Uważam, że to jest dobra partia i na tą partię powinniśmy głosować. Druga rzecz, która mnie boli, to są prawa kobiet. Proszę, kobiety, jeżeli my razem wszystkie nie uderzymy i my nie będziemy bronić swoich praw, to kto nas obroni? Owszem, mężczyźni nam pomagają, ja nie mówię, że nie. Ale przede wszystkim nie mężczyźni muszą decydować o nas. Nie mężczyźni decydują o tym, że ja, no nie ja, sorry, już jestem za stara, ale ta moja młodzież, moje dzieci, urodzą to dziecko czy nie urodzą? Uważam, że to jest najważniejsza rzecz. I po to właśnie chcę kandydować do Sejmu. Jeżeli Państwo nie będziecie mieć żadnego innego kandydata i stwierdzicie, no może ta Politańska, może nam się przyda, to mój numer to jest 5. Dziękuję serdecznie i życzę miłego dnia. Brawo, brawo. Zostańcie dziewczyny. Kochani, moje najważniejsze przesłanie jest jedno. W prośbach i w tym, co chcecie od lokalnych polityków, bądźcie bezczelni. Bądźcie bezczelni, wam się należy ich praca. Wam, nie komuś. Nie możecie mieć oporu. Ci ludzie biorą za swoją pracę duże pieniądze. Każdy poseł bierze ponad 15 tysięcy na prowadzenie biura. Drugie tyle bierze pensji. Bądźcie bezczelni w mówieniu o tym, co ma dla was załatwić. To jest najważniejsza rzecz. Nie miejcie żadnych oporów, jak będą wam... Ktoś będzie mówił o tym, co zrobi. Najważniejsze, co ma zrobić, to robić to, co tutaj lokalni ludzie mówią. I bądźcie w tym bezkompromisowi, bo nikt łaski nie robi, że będzie spełniał to, co wy chcecie. Nie może być tak, że jedyną rzeczą, którą wam daje Polska, państwo, rząd, to takie poczucie, że oni mogą wam raz dać, raz nie dać. Tak nie ma. Muszą być ustanowione normalne zasady, bo to zrobili z samorządami. Raz dadzą dodatki, raz nie dadzą. I taki wójt, burmistrz później boi się cokolwiek zrobić. Powiedzieć, jak ma inne zdanie, bo mu odbiorą. Bo odbiorą 13, 14 czy tam kolejną emeryturę. Dlatego muszą być jasne zasady, tak żeby nikt nie mógł się wycofać. Bo od tego jest państwo, nie żeby wam dawało pieniądze.
Państwo ma wam dawać bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. A będziecie bezpieczni, jak wasze rodziny, te jednostki najmniejsze, będą wiedziały, jak wiązać koniec z końcem. A nie wtedy, jak powiedzą, teraz wam damy 500, później 800, albo później 14 emeryturę. Ludzie, pomoc społeczna, pomoc rodzinom, to jest norma. To jest norma w XXI wieku i nie róbmy z tego wielkiego wow. To jest coś oczywistego. I ja jestem bezkompromisowy, ja jestem bezczelny. Ja jestem człowiekiem, który się nie ugina. I w taki sposób chcę tutaj wasze sprawy z tego terenu załatwiać, jeżdżąc teraz tym małym motorkiem, z którego widać, jak jechałem przez Sąpolno, te pustostany, którym robimy zdjęcia i dzisiaj wieczorem zobaczycie u mnie na Facebooku miejsca, ile jest miejsc w Sąpolnie do wynajęcia. Ludzie nie chcą prowadzić biznesu. Nie chcą, bo się nie opłaca. Bo lokalsi nie przynoszą pieniędzy z terenu, bo nie ma normalnej pracy. I to jest wyzwanie. I nie można powiedzieć, że to jest wolny rynek. Wy nie wierzcie w to, że dzisiaj wolny rynek coś reguluje. Regulują wielkie firmy, które sobie po prostu uwiązały polityków na łańcuchu. I robią, co chcą. Robią, co chcą. Narzucają takie marże, takie produkty i taki sposób prowadzenia biznesu, jaki chcą. Ja się na to nie zgadzam. Polska musi znowu wrócić w ręce normalnych obywateli, bo ta władza wymyśliła sobie, że inaczej. Ci, którzy teraz rządzą, już się poczuli, jak oni już się nazwali właścicielami Polski. Oni nazwali się właścicielami Polski, a to wy nimi jesteście i nigdy o tym nie zapomnijcie. Polska należy do was, do każdego po kolei. I jak wam coś dadzą z tych rządowych, to wiedzcie jedno. To jest wasze, to wam się należy i państwo jest od tego, żeby ludziom pomagać, a nie od tego, żeby pomoc wypominać. Tak jak dzisiaj ci, którzy dali, wręcz wypominają pomaganie ludziom. A inni też będą wam pomagać. Jeżeli macie pewne wątpliwości, że w Koalicji Obywatelskiej ktoś może powiedzieć, żeby nie pomagać, to ja jestem na straży tego, że ta pomoc ma być utrzymana i będzie utrzymana. Nie zgodzę się na to, by było inaczej. I tutaj wam mówię, jest wiele pytań. Robiłem co mogłem, bo o wiele pytań jest tutaj do mnie. Zapytaj Tuska, powiedz Tuskowi. Donald Tusk przyjedzie do Konina po marszu. Ja robiłem co mogłem, żeby go namówić. I namówiłem. Ustalimy datę. Najprawdopodobniej jutro będę wiedział kiedy. Będzie to po marszu i będzie w Koninie. I ja was zapraszam. Jeżeli są i macie pytania, to przyjdźcie je zadać. Ja pokazuję jasno. Nie obiecywanie, ale czyny. I moje czyny jasno pokazują, co udało się zrobić w ciągu 4 lat ciężkich działań w całej Polsce. Jeżeli są pytania, to teraz proszę je zadać albo czekać na następne spotkanie, które pewnie będzie tutaj za około 10 dni i przyjadę, w tym miejscu się spotkamy. Mam nadzieję, no nie wiadomo, czy w tym miejscu, czy w jakimś budynku, bo może być gorsza pogoda już. Na razie jest łaskawa. Ja wam, tak, pewnie. Jeszcze na chwileczkę, bo ja zapomniałam, że się przede wszystkim skupiłam się na młodzieży, ale przede wszystkim chcę również walczyć o rangę i o prestiż zawodu nauczyciela, bo no niestety jesteśmy, no szczerze mówiąc, przez większość społeczeństwa postrzegani w bardzo nieciekawym świetle. Szczególnie zrobiła to z nami nasza władza. Okazało się to, jak wyglądał nasz strajk nauczycielski, jak nas potraktowano. Proszę państwa, ja tak sobie myślałam i wymyśliłam. Przecież gdyby nie my, nauczyciele,
czy by państwo byli tymi ludźmi, co teraz jesteście, czy byście mieli wykształcenie? No nie. Przede wszystkim podstawa, kwintesencja to jest edukacja. I z tym właśnie apelem tutaj to jest, przychodzę tutaj do państwa, żebyśmy walczyli o naszą edukację, bo bez edukacji nie ma... Powiem jeszcze takie śmieszne, może kogoś urażę, może nie, ale nie chcę wszystkich urazić. Jest taki mem. Błędy lekarzy są na cmentarzu. Błędy nauczycieli są w Sejmie. Tak. Brawo, brawo. Kochani, pan tutaj nas wysyła za granicę. Który tu był? Ja wam powiem tak. Przykro mi tego słuchać. Jest to głęboko niesprawiedliwe. Ja mogę powiedzieć jedno. Tutaj była mowa o... Wrócę tutaj już. O. Była tutaj mowa o edukacji. Ale zobaczcie państwo, ja wiem, że pani ma inne zdanie niż ja. Przepraszam. Ja wiem, że pani ma inne zdanie. Przepraszam. Ja wiem, że pani ma inne zdanie niż ja. Ja wiem. Pani ma inne zdanie niż ja na jakiś temat. Ale chciałem teraz powiedzieć jedno przesłanie na koniec. Żeby też każdy posłuchał. Kochani, wysyłają nas za granicę. Skłócają ludzi. Ludzie nie chcą jechać, bo są lepsze zarobki. Co pani opowiada? Niech pani spyta tu jednego człowieka, który był i powiedział, że chce jechać za granicę, bo są lepsze zarobki. To do cholery. To po co jest to państwo? Po co jest to państwo, żeby ludzie jeździli za granicę zarabiać? Tu ma być normalna płaca. Tu mają być normalne zarobki. Tu ludzie mają normalnie pracować. Żeby tak nie krzyczą, bo tam w blokach mieszkają ludzie, którzy mają nocne zmiany i je odsypiają. To jest straszne. To jest straszne. Że młodzi ludzie chcą wyjeżdżać za granicę, bo się lepiej zarabia. I zobaczcie. Mój pradziadek, ja wiem, że pani ma inne zdanie, ale kultura wymaga tego, żeby pani teraz tutaj nas posłuchała. Przyjechałeś jeszcze czwartą, chcesz pozycję zmienić i ludziom głupoty do głowy? Przecież byłeś tak za gospodarzami, coś z nimi zrobił. Proszę mówić. Już się nie chcę na ciebie patrzeć. Dobrze. Nie wiesz, kogo się trzymać, której partii. I właśnie dlatego, że jesteśmy za tym, żeby tutaj praca się opłacała, dlatego tu jestem. Ta władza nie chciała tego robić. Ale kończąc, mówiąc tutaj o edukacji. Mój pradziadek był inicjatorem budowy dwóch szkół u mnie w okolicy. Dwie szkoły. I tutaj nas wysyłacie za granicę. Był nauczycielem przed wojną. To wtedy był zawód prestiżowy. Kiedy był doceniony i przez ludzi, i w każdy inny sposób. Ale przestał uczyć, kiedy Rosjanie kazali uczyć rosyjskiej historii. Kiedy kazali uczyć według ich rozdzielnika. A dzisiaj tutaj ktoś ma czelność wysyłać nas za granicę. Zrobimy, żeby ludzie za granicę nie musieli jeździć. Ja wam dziękuję za to, że tutaj przyszliście. Ja tutaj jeszcze wrócę i jestem przekonany, że będę nieraz i nie będę pozwalał, żeby Polacy musieli wyjeżdżać za granicę, bo tam lepiej się zarabia i rzekomo oni tego chcą. Nie chcą. Żaden Polak nie chce wyjeżdżać za granicę, bo tak mu się chce. Dziękuję bardzo.
Okej. Dobra. Teraz przewodniczysz. Pokaż, co masz.